Witam Państwa, zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Panie Przewodniczący, mija drugi tydzień od wprowadzenia obostrzeń, które zostały przedłużone, jak wiemy. Według Pana, na ile te obostrzenia przekładają się na wyhamowanie pandemii, skoro mamy dzisiaj ponad 27 tysięcy nowych przypadków COVID-19 w Polsce, a w regionie ponad 1500. No niestety rzeczywiście cały czas mamy ogromnie dużo zachorowań. Wysoka też jest śmiertelność. To te ostatnie dane, ta wysoka śmiertelność, to jest też pewna suma najprawdopodobniej z ostatnich dni. I sytuacja właśnie dlatego, że jest tak poważna, wymagała takich nadzwyczajnych działań, tych wszystkich obostrzeń, których przecież nikt tak naprawdę nie chce. Stąd też apel do wszystkich Państwa. To nie jest tylko kwestia apelu, abyśmy korzystali ze szczepień, jeżeli jest taka możliwość. To nie tylko chodzi o to, abyśmy nosili maseczki, przestrzegali odległości, dezynfekowali ręce, ale także, abyśmy nie czekali w domu na zasadzie takiej, że no może jakoś się poprawi ta sytuacja, będę się lepiej czuł, tylko rzeczywiście, jeżeli jest coś się dzieje z nami, z naszym zdrowiem związanym z COVID-em, to żebyśmy się zgłaszali do szpitala, zgłaszali do służby zdrowia. Jest to ogromnie ważne, bo sam słyszę o takich przypadkach, kiedy ktoś no, chciał być taki, w cudzysłowie, twardy, być w domu, kaszlał, ale uważał, że będzie mógł być na takiej autokwarantannie, po czym i tak lądował w szpitalu, tylko że w dużo poważniejszym stanie. Panie Przewodniczący, w polskich szpitalach właśnie przetacza się szczyt trzeciej fali. W jakiej kondycji w Pana ocenie jest dzisiaj polska służba zdrowia? Ja mam wielki szacunek i chciałem podziękować raz jeszcze wszystkim pracownikom służby zdrowia za naprawdę ogromnie ciężką pracę w COVID-zie, w pandemii. I tutaj naprawdę wielki szacunek dla ten ogromny wysiłek. Przede wszystkim dla tych osób, które są na pierwszej linii. Bo tutaj oczywiście też w obrębie różnych zawodów medycznych są te osoby, które mają ten kontakt z pandemią, z COVID-19 bardzo rzadko, incydentalnie, ale są takie osoby, które od rana do nocy na każdym dyżurze i bez przerwy są w kombinezonach, ciężko pracują, są na pierwszej linii frontu. Ogromna wdzięczność, myślę, nas wszystkich Polaków za tą ogromnie ciężką pracę. I dzięki tej determinacji, dzięki tej ciężkiej pracy, dzięki dobrej organizacji w poszczególnych oddziałach, klinikach, szpitalach, to już z kolei organizacja dyrektorów i wreszcie szerzej organizacja samorządowców, wojewody, rządu. To wszystko powoduje, że nie mieliśmy w Polsce takiej sytuacji jak w niektórych krajach, kiedy rzeczywiście brakowało respiratorów, miejsc w szpitalach, nawet tych miejsc w namiotach, jakieś, gdzie były dostawiane i dochodziło do jeszcze bardziej dramatycznej sytuacji. Panie Przewodniczący, ale czy to nam nie grozi, patrząc na skalę pandemii, na tą trzecią falę szczególnie? No jest to rzeczywiście nie bardzo niebezpieczne. Oby to do takich dramatycznych sytuacji, które obserwowaliśmy w niektórych krajach zachodnich, oby w Polsce do tego nie doszło. Dlatego zawczasu przygotowano i te szpitale tymczasowe, wiele dodatkowych łóżek szpitalnych, w szpitalach stacjonarnych, które normalnie funkcjonują, zostały w znacznej części też przystosowane do walki z COVID-19. To jest kwestia oczywiście zaopatrzenia w dodatkowe respiratory, ale pamiętajmy, że organizacji służby zdrowia można przewidzieć kolejne respiratory, kolejne łóżka covidowe, natomiast liczby personelu nikt tutaj nie pomnoży.
A więc no, tutaj jest ta granica wydolności i oby nie stało się tak, że tą granicę przekroczymy. Wierzę w to, że uda nam się przetrwać te najgorsze chwile trzeciej fali, nie przekraczając tej liczby krytycznej. Panie Przewodniczący, a patrząc na ponad rok pandemii, jakie wnioski w Pana ocenie płyną dla służby zdrowia na przyszłość? Przede wszystkim takie, że cały czas się uczymy tej pandemii, że cały czas zdobywamy doświadczenie. Zresztą nie tylko my, ale tak naprawdę cały świat. Pewnie dopiero za lat kilka będziemy wiedzieć, co jest lepsze, co jest gorsze, jakie działania są tymi najbardziej optymalnymi, bo cały świat dopiero zdobywa tutaj doświadczenia. Na pewno, ale to już wiedzieliśmy wcześniej, potrzeba więcej personelu medycznego i stąd też różne działania, które są podejmowane już od dobrych kilku lat, kiedy mówimy o zwiększeniu liczby osób przyjmowanych na studia medyczne, o zwiększeniu miejsc rezydenckich, czy też wreszcie bardzo dużemu wzrostowi płac, które obserwowaliśmy. Zwiększamy także finansowanie ochrony zdrowia, ale pamiętajmy, że efekty tych wszystkich działań będą odległe, będą dopiero widoczne za lat kilka i to musimy wszyscy uwzględnić. Stąd też na dzień dzisiejszy musimy radzić sobie tymi środkami, które mamy, poprawiając organizację, poprawiając działania poszczególnych placówek. Szczepień mamy coraz więcej. W Bydgoszczy właśnie fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni szkolą się, aby szczepić przeciwko COVID-19. Chodzi o to, aby jak najwięcej osób zostało zaszczepionych, aby ta odporność była nasza jak największa. Jak długo będziemy się jeszcze szczepić, patrząc na to tempo? Wszystko zależy tak naprawdę od podaży szczepionek. Jeżeli szczepionek będziemy mieli wystarczająco dużo, to my jesteśmy w stanie szczepić, myślę, że kilkaset tysięcy dziennie możemy szczepić, a więc nawet kilka milionów tygodniowo. Problem polega oczywiście w tym, aby były szczepionki. Tutaj to jest już wspólne działanie unijne. Przypomnę, że szczepionki były negocjowane dla całej Unii Europejskiej w Brukseli, dla wszystkich 27 krajów i następnie one są solidarnie dzielone według demografii w poszczególnych krajach, według tego, ile jest mieszkańców. Stąd też nieustający apel do europarlamentarzystów wszystkich opcji politycznych i wszystkich krajów o jednak stały nacisk na przedstawicieli unijnych, ponieważ tutaj niewątpliwie nie wszystko zostało zrobione tak, jak należy. Tutaj przedstawiciele unijni uznali, że skoro pewne rzeczy zostały wynegocjowane, podpisane, nawet powiem więcej, przedpłacone, to te szczepionki otrzymamy. Okazało się, że do tych samych szczepionek konkurowały różne kraje, nie tylko z Unii Europejskiej i doszło w związku z tym do takiego spowolnienia tych dostaw Unii. Teraz w drugim kwartale już tak ma nie być. To tempo przyspiesza i szczepionek będzie coraz więcej. I to daje rzeczywiście nadzieję na wyszczepienie do końca sierpnia. W piątek o pandemii ma rozmawiać prezydencka rada gabinetowa. Jak pan sądzi, czego możemy się spodziewać? Trudno, żeby nie było takich rozmów, skoro mamy do czynienia z trzecią falą, skoro mamy do czynienia z wysoką śmiertelnością, skoro mamy do czynienia z określonymi problemami, które trzeba na co dzień rozwiązywać. Stąd też dla mnie w pełni zrozumiałe, że pan prezydent chce uczestniczyć w posiedzeniu rządu i dowiedzieć się tego wszystkiego z pierwszej ręki, co zapewne wie w dużym stopniu na podstawie swoich kontaktów, czy to z premierem, czy z ministrem zdrowia, no ale potrzeba jednak całościowej takiej analizy i dobrze, że ta rada gabinetowa się odbędzie. Ale słyszymy też z drugiej strony, że być może jeszcze w kwietniu pójdą dzieci do żłobków i przedszkoli. Jest to rzeczywiście zapowiedź realna? Jeżeli tylko panujemy sytuację związaną z trzecią falą, to oczywiście tak. Problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie prognozować niczego, my i wszyscy na całym świecie, w sposób precyzyjny i pewny, dalej niż na kilkanaście dni do przodu.
Stąd też jest możliwe pójście dzieci do przedszkoli, żłobków w drugiej połowie, czy inaczej nawet powiem, po 20 kwietnia. No ale patrząc na wyniki i liczbę zachorowań, trzeba być tutaj ostrożnym. Musimy jeszcze zaczekać, jak ostatecznie to się ułoży. A czy jest realna szansa, że jeszcze uczniowie klas wyższych w ogóle do szkoły pójdą, czy jednak będzie to zdalne nauczanie już do końca roku szkolnego? Jak pan sądzi? No to jest sytuacja podobna i jeżeli tylko to będzie możliwe, to z pewnością uczniowie do szkół wrócą. Przypomnę, mamy chociażby przed sobą matury, które później dają możliwości rekrutacji na studia wyższe. Jakoś ten problem rozwiązać trzeba, no więc miejmy nadzieję, że choćby na krótko jeszcze przed maturami uczniowie, maturzyści będą mogli wrócić do szkoły po to, aby no, pewne braki, które no, siłą rzeczy musiały powstać, mogli jeszcze uzupełnić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Zdrowia, był Państwa i moim gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia dla pani redaktor i dla wszystkich państwa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i życzymy wzajemnie zdrowia. Dziękuję państwu i do zobaczenia.